ostatnim odcinku odnieśliśmy cudowny sukces w trybie Super Koszmaru, zaliczając wszystkie 18 tras. Ustanowiliśmy poziom maksymalny, z czego się niezmiernie cieszę. Udało się przetrwać, więc ten tryb jest już w zupełności zamknięty. Sukces niesamowity. No i moi drodzy, został już deser, czyli tryb platform. Ostatnia kampania do przejścia. W trybie platform jest 5 serii do zaliczenia, po 3 trasy w każdej serii, jak mniemam. Także zaczynamy od trasy A1. Generalnie jest to mój ulubiony tryb zabawy. A dlaczego? Ponieważ tylko w trybie platform nie istnieje coś takiego jak czas. To oznacza, że możecie trasę przejeżdżać dowolnie długo. 2 minuty, 5, może nawet i pół godziny, jak chcecie. Ważne jest, żeby całą trasę przejechać od początku do końca, po drodze oczywiście zaliczając wszystkie checkpointy. No i to tyle. Co się tutaj liczy? Głównie licznik restartów, ponieważ na każdej z tras możecie nacisnąć klawisz Enter, który oznacza mniej więcej to, że możecie się z powrotem pojawić w punkcie kontrolnym. Jednakże licznik wzrośnie o 1. No i ten licznik będzie wzrastał wraz z każdym naciśnięciem klawisza Enter, więc no, nie polecam tego klawisza naciskać. Lepiej jest po prostu załadować jeszcze raz trasę. No chyba, że jesteście daleko na trasie, no to jeszcze możecie nacisnąć, lecz wtedy musicie liczyć się z tym, że nie zdobędziecie medalu złotego, ponieważ złoty medal otrzymacie tylko jeśli przejedziecie całą trasę bez żadnego restartu. Tylko wtedy zdobędziecie 3 medale. Bodajże srebro jest nagradzane, jeśli licznik nie będzie większy niż 3, a brąz, jeśli licznik nie będzie większy niż 10. Dobrze, spróbujemy. O, udało się do tego checkpointa wrócić. Także możemy sobie jechać dalej. Ogólnie cała trasa A2 to jest jedna wielka linia prosta. Nie ma żadnych zakrętów, co jest bardzo interesujące. I tutaj już jest koniec trasy. Ogólnie mam nadzieję, że przez całą tę kampanię przebrniemy jak z płatka. Myślę, że nie będzie tu już niczego trudniejszego niż Super Koszmar, naprawdę. No może ewentualnie E3, ale no nie sądzę, żebym tej trasy przechodził aż 4 dni. To jest no niemożliwe po prostu, żeby aż tak piekielnie ciężka nie była. No ale zobaczymy, jak będzie. Na razie mamy ostatnią już trasę z pierwszego zestawu. No i za chwilę, mam nadzieję, spotkamy się w kolejnej serii. No ogólnie seria pierwsza nie jest trudna. Więc należy potraktować tę serię jako rozgrzewkę po prostu. No niczego trudnego nie ma na trasach. Więc no, nie trzeba się specjalnie wysilać. Tak, zwłaszcza, że czas się tutaj kompletnie nie liczy. No trzeba po prostu tak jechać, żeby nie wypaść z trasy. No i tyle wystarczy. Dobrze, tutaj może być nieco trudniejszy moment, żeby nie wpaść w dziurę. Ale to nie jest szczególnie trudne i teraz jeszcze tylko ostatnie zakręty przed nami. No i jest meta, proszę bardzo, za pierwszym razem. 0 restartów, czyli 3 medale od razu. Tak, w tym trybie zdobywamy tylko 3 medale. Już nie zdobywamy żadnych medali autora. Także no można uznać, moi mili, mogę już ogłosić wszemi wobec, że wszystkie medale autora zostały już przez nas zdobyte. A jako już zdobyliśmy już wszystkie złote medale, znaczy wszystkie medale autora, no to pozostaje nam jedynie zdobycie pozostałych medali i wtedy możemy już uznać całusieńką grę Trackmania Original za ukończoną w 100%.
Dobrze, teraz trasa B1. Zmieniamy środowisko, zmieniamy scenerię. Zobaczmy, czy tu będzie coś trudnego, czy też może nie. Tutaj chyba będzie tak. Tutaj był skok, udało się nie wypaść. Na razie sobie jedziemy. Teraz, a dobrze, w prawo jedziemy. Teraz skok przed nami. Chyba tuż na metę, tak jest. Także tu też nie było niczego trudnego. Cztery trasy mamy już załatwione. Kolejny złoty medal, więc przechodzimy do B2. Z tego co widzę, będziemy troszeczkę po lodzie jeździć. Okej. Fajnie. I tutaj widzę na górze dwa checkpointy, tuż obok siebie. Ciekawe. Dobra, trzymaj się brachu. Ten śnieg uratuje wam życie, ponieważ możecie tutaj kontrolować pojazd, natomiast na lodzie no tak średnio. I teraz chyba powinniśmy dostać się na te skocznie. I okej, tu jest kolejny checkpoint. Tak, warto sobie uświadamiać co jakiś czas, że tutaj czas się nie liczy, więc nawet jeśli zaczniecie jechać niczym ślimaki, to nie przejmujcie się tym. Dobra, tu jest skocznia. A, i tu już meta, o proszę. No to też dość łatwa trasa. Za pierwszym razem, znów. Niesamowite. No i to już piąta trasa była ogólnie w tym trybie, także no, mam nadzieję, że przebrniemy przez to łatwo. I teraz B3. O, i teraz segmenty, których nie lubię. I te segmenty spotykamy pierwszy raz w tej grze. To jest bardzo interesujące. Tak, nigdy wcześniej takich pętli nie było. Takich pętelek. Nawet w wyścigach. Dobra, troszeczkę turbo. Mam wrażenie, że jakiś skok zaraz wykonamy. No, prawie zgadłem. Dobra. Tak, będzie skok. Trzymaj się. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Och, chyba jednak nie. Z tego co widziałem, to droga w pewnym momencie się jakby rozdwajała. I tak się zacząłem teraz zastanawiać, czy nie należy zwolnić, żeby móc dalej po tej drodze jeździć. Aczkolwiek, no widzieliście, nie dużo brakowało i bym nie wpadł do tej lodowej dziury. Ale myślę jednak, że należy właśnie zwolnić. Tak, żeby móc tę dziurę jakoś ominąć. I wtedy zobaczymy co dalej. W razie spróbujmy to jakoś przejść. No tutaj straciłem troszkę prędkości, więc to się może niedobrze skończyć. No i nie doskoczyłem, ale wciąż jesteśmy na trasie, o dziwo. Tak, bo jest droga pod drogą. Droga pod drogą. O, udało się dostać jeszcze na te wzgórze. O proszę, jednak da się ominąć tę dziurę. Fajnie. Czyli jednak nie trzeba się dostawać na tę drogę umiejscowioną wyżej. No i jest już meta. Także no, troszeczkę się bałem tej trasy, ale mamy kolejny złoty medal. Także to już druga ukończona seria. Wow, ale szybko to idzie. No to teraz seria C. I po raz kolejny zmieniamy scenerię. Tym razem rally, pierwsza trasa platformowa właśnie w tym środowisku. No i ciekawe co tutaj będzie na nas czekać.
jakie atrakcje na nas czekają na pierwszej trasie. Okej, okay, tutaj trzeba chyba zwolnić. Czy uda się? O, ledwo. Ale trzymamy się. Dobrze, i teraz kolejny chyba skok. O! O, już się bałem, już się bałem. No tutaj, widzieliście to? To jest właśnie jeden z przypadków, kiedy fizyka ewidentnie przeszkadza. Kiedy fizyka przejazdów, no, nie sprzyja ewidentnie. Dzięki temu, że były barierki wokół, nie spadłem z trasy, bo gdyby nie te barierki, no to już bym się pożegnał ze złotym medalem. Przynajmniej w tej próbie. Także... No, sporo szczęścia, moi drodzy, sporo szczęścia, ale jak widzicie, szczęście też się niewątpliwie przydaje. Dobra. Ale podoba mi się ta trasa. No i dość długa jest, bo jeszcze nie widzę mety. A już jedziemy ponad minutę. No, jak przejedziemy przez checkpoint, to się dowiemy, ile czasu. Tak, minuta 46 minęła. Czyli prawie 2 minuty. No, bardzo długa trasa. Ale ja lubię takie długie trasy. A, i tu już koniec. Ok, 2 minuty 8 sekund. Tyle czasu przejeżdżaliśmy tę mapkę. Zabieramy się za tę dwójkę. Zobaczmy, jakie tym razem atrakcje przygotowali twórcy. Jest pierwszy checkpoint. Jest i drugi. Aha, będziemy przez rzekę przejeżdżać. Okej. Ło! Tu była rzeka, trzeba było przeskoczyć. Dobra, udało się, na szczęście. O, dobrze. No, trzeba tutaj się skoncentrować, ponieważ no, jeśli się wpadnie do rzeki, no to już jest po wyścigu. Więc trzeba to mieć na uwadze. Dobra, kolejny skok, zdaje się. O, dobra, jesteśmy na trasie. Jesteśmy na trasie, to jest najważniejsze. Spokojnie. O, wracamy na trasę. Aha, o, a to takie myk. Trzeba przeskoczyć tę dziurę. A dobrze, nie ma problemu, cofniemy się. O, proszę uprzejmie. Czas się nie liczy, przypomnę. I teraz jedziemy. O, i proszę bardzo. Od razu lepiej. Zobaczmy, co dalej. Właśnie, jeśli zajdzie taka potrzeba, no to zwolnijcie. Tak, nie przejeżdżajcie, po prostu nie dawajcie gazu, jeśli nie ma takiej potrzeby. Ta trasa już właśnie to udowodniła, że nie należy naciskać cały czas gazu, jeśli nie ma takiej konieczności. I przed nami ostatnia trasa trzeciego zestawu. I tym razem będzie chyba troszeczkę skakania po murach. Aha, okej, dobrze. Trzeba będzie troszeczkę na lewo się skierować. O, teraz chyba tutaj, tak. No, będzie nieco skakania teraz. I nieco precyzji teraz trzeba będzie włożyć. Teraz chyba na prawo, tak. A, skapnąłem się. Rzutem na taśmę. Co teraz? Dobra, tutaj chyba nie będzie niczego skomplikowanego. O! Było blisko. I teraz... O!
Nie, czekajcie. Pozwólcie, że włączę kamerę F7, ponieważ chciałbym zobaczyć, jak teraz powinienem jechać. Aha, teraz w prawo się skierować. I jeszcze jeden skok na metę. Dobrze, będziemy próbować. Aczkolwiek, no to chyba nie będą zbyt łatwe skoki. Może się rozpędzimy jakoś. Ajajaj. Dobra. Właśnie, jak ten przedostatni skok zaliczyć? To jest pytanie teraz. Pytanie zasadnicze za 100 punktów. Dobra, trzymaj się. I teraz ten skok najgorszy. O, dobrze jest. I teraz uwaga, ostatni skok. Czy się uda? Tak jest. Mamy trzecią serię załatwioną. Jak na razie najcięższa trasa w całej kampanii. Zobaczymy, co będzie się działo w serii czwartej. Oczywiście seria ukończona na złoty medal, czyli na 100%. Na początku kilka skoków. No, początek troszeczkę mi się skojarzył z trasą D1 w platformach w Trackmania United Forever. Dobrze. No, na razie nie jest szczególnie trudno. Dobra, kolejny skok. Jedziemy sobie dalej. Cyk. Oj. No mam nadzieję, że dolecę. Doleciałem. Tak. Jest meta. Huh. Za pierwszym razem. Wow. Przedostatnia seria. I trasę D2 już wczytujemy. Czy ja naprawdę przez tę kampanię przejdę? Jak spłatka. To zobaczmy teraz D2. A, dobra. Nie za mocno. Trochę dziwna sytuacja. No ale niech wam będzie. No szkoda, że... Nie, ale to ciekawe było. Ewidentnie. Dobra, trochę zwolnimy. Oj, kamera się zmienia, wow. Chyba pierwszy raz. Pierwszy raz mamy zmienioną kamerę. Wow, podoba mi się ta trasa. Naprawdę fajnie się jedzie po tej trasie. Jeszcze ze zmienioną kamerą. A i tak niewiele zabrakło i może już nawet byśmy zaliczyli tę trasę. Widziałem metę na horyzoncie, więc kto wie. No, musimy jeszcze troszeczkę się namęczyć. Ale może teraz będzie już znacznie lepiej. Uwaga. Ale z tą zmienioną kamerą to mi się podoba.
Już w tym momencie daję kciuka do góry. Jak na razie ta trasa jest najlepsza w tym trybie. Najlepsza mapa. No i teraz ten felerny moment, gdzie trzeba troszeczkę na prawo się skierować. O. Doskocz proszę. O, czemu? Właśnie nie wiem, co zdecydowało, że nie udało się doskoczyć. Myślałem, że dobrze jechałem, więc no nie wiem, co mogło zawinić. Fizyka znowu już nie pomogła? Naprawdę ciężko powiedzieć. Ale pewnie fizyka, no bo cóż by innego. Nie wiem, pojazd tak dziwnie reaguje, ale może się uda. Oh! Chyba trzeba będzie jednak poszukać innego sposobu, bo no, tę końcówkę mogę zaliczać no, nie wiadomo jak długo. No coraz mniej mi się zaczyna podobać ta trasa jednak, no mimo że fajnie, że jest zmieniona kamera, ale no ta końcówka jest trudna. Dobra, ledwo udało się doskoczyć. Wiecie co? Zrobimy trochę inaczej. O, czyli nie będziemy jechać z pełną szybkością, tylko zrobimy taki myk, że troszeczkę w lewo podjedziemy. O, dobra, trzymaj się. Tylko nie ten słup. Niech ten słup sobie pójdzie na drzewo, a ja sobie pojadę po trzy medale. Tak, czyli trzeba było po prostu taki myk zrobić. No, nie trzeba było wcale na tę drogę się dostawać. No szkoda, że dopiero teraz to dostrzegłem, ale dobrze, najważniejsze jest, moi drodzy, że mamy kolejne zwycięstwo na koncie i trasa D3. Dobra. No będziemy przeskakiwać rzekę, na to wygląda. O. Drugi skok okazał się także niezły. Aha, o, to będzie ciężkie, ponieważ trzeba będzie nagle zwolnić i to tak drastycznie zwolnić, żeby nie spaść. No, to będzie naprawdę trudne. Te dwa początkowe skoki nie są trudne, ale ten moment już owszem jest trudny. O, udało się utrzymać. No i czyżby tak trzeba będzie kolejny raz? Tak. Dobra, tu nie było aż tak strasznie. I co teraz? Aha. Aj, meta jest. No proszę. Aha, trzeba będzie doskoczyć na tę metę. Okej, udało się utrzymać po raz kolejny. I teraz moment, który uznałem za łatwiejszy. A. Dobra.
No i ta końcówka. Czy mi wyjdzie? Odpowiedź po przerwie. Nie, żartowałem. Dobra, 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 dobra. Jest. Dobrze. Meta. Jest, dobrze. Brawo ja. I tak oto, moi drodzy, ukończyliśmy kolejny zestaw. Przedostatni zestaw tras. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w finałowym odcinku.